Zastanawialiście się kiedyś, czy możliwym jest stworzenie dwukołowego samochodu? Układ kół rodem z motocykla, natomiast w takim pojeździe można byłoby wygodnie zasiąść, zająć pozycję za kierownicą i tak też w komfortowych warunkach podróżować. Niezależnie od Waszej odpowiedzi, takie auto powstało. Witam Was zatem w odcinku naszej serii What the Fact, w którym to opowiem Wam na temat niezwykłego samochodu, jakim jest Gyro X. I niektórzy z Was pewnie już po samej w sobie nazwie tego modelu mogą się domyślać, że to auto mogło jeździć na dwóch kołach, nie wywracając się, dzięki mechanizmowi opartemu na żyroskopie. Jeśli jakkolwiek uważaliście na lekcjach fizyki, to być może pamiętacie zasadę zachowania pędu. Ona tak naprawdę jest kluczowa przy działaniu całego mechanizmu i pozwala, by samochód się nie wywracał. Bardzo dobrze zasadę działania pokazuje eksperyment, w którym siedząc na obrotowym krześle zmienia się nachylenie kręcącego się koła. Takie działanie powoduje obracanie się osoby siedzącej na krześle. To, co się tutaj dokładnie dzieje, to poprzez zmianę momentu siły zmienia się moment pędu kręcącego się koła, który generuje niejako siłę mogącą działać w różnych kierunkach. Mam nadzieję, że jakkolwiek zrozumiale Wam to wytłumaczyłem i mniej więcej wiecie, co chciałem Wam przekazać. Nie jestem bynajmniej profesorem fizyki, ale z tego, co mi się wydaje i z tego, co ja wiem, z grubsza zawiłości działania tego mechanizmu opierają się właśnie na efekcie żyroskopowym. Z przodu pojazdu zamontowane jest koło, które za pomocą pomp hydraulicznych wprawiane jest w ruch obrotowy z prędkością nawet 3000 obrotów na minutę. Samo w sobie koło waży ponad 100 kg, dlatego też siły, jakie generuje, są na tyle duże, że pozwalają one na wystabilizowanie pojazdu. Czy to w momencie skręcania kół, czy też po prostu wówczas, gdy na sam pojazd działa jakaś zewnętrzna siła, którą trzeba zrównoważyć. Zasadniczo samo w sobie rozwiązanie jest dosyć proste, tak samo zresztą jak i mechanizm, który umożliwia takiemu właśnie dwukołowemu samochodowi się nie przewracać, ale musicie przyznać, że wygląda to bardzo efektownie i widząc taki właśnie samochód na drodze, można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że to chyba jakieś czary. Co jeszcze warto wspomnieć? Projekt tego dwukołowego samochodu to tak naprawdę prototyp. Powstał on w 1967 roku, a więc ponad pół wieku temu. I za stworzeniem tego właśnie auta stoją tak naprawdę dwie osoby. Alex Tremulis, a więc stylista oraz projektant, i Thomas Summers, który był takim ówczesnym ekspertem w temacie żyroskopów. Natomiast możecie się zastanawiać i zadawać sobie pytanie, komu i po co w ogóle byłby taki dwukołowy samochód? Generalnie idea była taka, że dwa koła tworzą zdecydowanie mniejszy opór toczenia, dzięki czemu auto będzie bardziej ekonomiczne. Do tego wąski i smukły design miał generować niewielki opór powietrza. Natomiast sam sobie pomysł niestety nigdy nie został na tyle udoskonalony i rozwinięty, by taką właśnie technologię dwukołowych samochodów wprowadzić do produkcji. Przyczyną były oczywiście, jak zresztą w wielu podobnych przypadkach, pieniądze. Firma bardzo szybko po prezentacji światu Gyro X-a zbankrutowała, a słuch o tym samochodzie na długie lata zaginął. Auto podobno w międzyczasie było modyfikowane przez pewien okres, podobno nawet miało 3 koła, natomiast w 2011 roku trafiło ono do Lane Museum w Nashville w stanie Tennessee, gdzie też panowie postanowili, że to właśnie auto przywrócą z powrotem do stanu oryginalnego. I tak też auto otrzymało wedle oryginału silnik o pojemności 1.3 z Mini Coopera o mocy 80 koni mechanicznych, to piękne czerwone malowanie oraz odtworzony został mechanizm żyroskopowy. Efekty są takie, że na dzień dzisiejszy cena takiego właśnie jedynego na świecie i jedynego w swoim rodzaju samochodu żyroskopowego szacowana jest na około 5 milionów dolarów, a więc ponad 21 milionów złotych. Nieco szkoda i nieco przykro, że ta technologia dwukołowych samochodów nie była w ogóle rozwijana, bo zważywszy na to, że w 1967 roku takie rzeczy już były możliwe, to ciekawi mnie to, jak ta technologia mogłaby wyglądać w dniu dzisiejszym. Jeśli macie jakieś koncepcje, jak to by mogło wyglądać, napiszcie w komentarzu. Jeśli odcinek był ciekawy, jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Dobra, mamy dwie wersje. Jest git, jest wszystko w porządku. Blit.